8 grudnia 2020. O czym myśli WWP? A WWP myśli dziś o tak zwanym CIT estońskim. Ministerstwo Finansów chwali się nim i trzeba przyznać, że ma czym. Nowe przepisy udało się uchwalić. I to ostatni powód do pochwał. Polski CIT estoński z CIT-em estońskim wiele wspólnego nie ma. Estoński system podatkowy jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Przede wszystkim ze względu na swoją prostotę oraz uzależnienie opodatkowania od faktycznych wypłat dochodów do wspólników. Logika polskiego systemu jest nieco inna. Najpierw musimy ustalić, czy chcemy płacić CIT czy PIT. Następnie ustalić stawkę, skalę podatkową, liniówkę, ryczałt, PSI, IP Box, ulga B+R. A teraz pojawia nam się CIT estoński, choć pewnie lepiej byłoby go nazwać ekskluzywnym klubem estońskim dla wybranych. A zatem do roboty. Nadchodzi wieczór i szykujemy się do wyjścia do tego najmodniejszego klubu, klubu estońskiego. Zanim się jednak wybierzemy, musimy zaglądnąć do portfela i zastanowić się, czy nas na to stać. Bo jak będziemy potrzebowali inwestora, to lepiej, żeby nie był żadną spółką ani funduszem, bo wtedy nas z klubu wyrzucą. Następnie przechodzimy do sprawy biletu. Okazuje się, że to nie jest tania rzecz. Musimy opodatkować wszystkie różnice między wynikiem księgowym i podatkowym, a niektórzy dodatkowo ustalić dość egzotyczny dochód z przekształcenia. A czym on jest? To po prostu wartość, o jaką nasz majątek podrożał od czasu, gdy go nabyliśmy. Czyli trzeba zapłacić za inflację i boom na rynku nieruchomości, przy czym nic nie sprzedając. Nie stać państwa? Spokojnie, możemy to rozłożyć na 3 lata. Ale załóżmy, że się udało. Zaszaleliśmy. Od tej chwili czekają nas same profity. Najważniejszy, możemy sobie zaliczać w koszty pieniądze odkładane na inwestycje i mamy na to 2 lata. No może 3, jak się postaramy i to uzasadnimy. Tylko się nie spóźnijmy. Trzeba jeszcze pamiętać, żeby tego, co sobie ufundowaliśmy, nie amortyzować. Uwaga! Pomoc de minimis, jeżeli z niej skorzystaliśmy, to nie dla nas te profity. Ale co tam problemy? Teraz musimy ponosić tylko wydatki inwestycyjne większe o co najmniej 15 albo 33%, a do tego inwestować tylko i wyłącznie w fabrycznie nowe środki trwałe. Ma być ładnie i nowocześnie. Nie stać cię? Nie ma problemu. Po prostu z roku na rok trzeba płacić wynagrodzenie większe o 20% i zapomnieć o planach opcyjnych, bo wtedy będzie źle, gdyż pracownicy staną się akcjonariuszami. Teraz, brakuje wam na inwestycje, a banki nie chcą pomóc? To nie myślcie o emisji obligacji na giełdzie. Nie wolno, bo będziecie musieli przejść na MSR-y, a tego Estończykom nie wolno. Pamiętajmy też, że to klub elitarny, wstąp mają do niego tylko wybrani, a ochrona nie wpuszcza tu takich, którzy dostali swój majątek aportem. Albo się połączyli z kimś, albo podzielili. Ale spokojnie, jest jeszcze opcja. Można odczekać 2 lata w kolejce i wchodzimy. Sporo nas kosztowało to wejście, ale w sumie warto było. Musimy tylko ustalić, czy płacimy podatek 15 czy 25%, czy może stawki te są obniżone o 5%, jeżeli wyjątkowo zaszaleliśmy przy inwestycjach. Do tego trzeba monitorować terminy zapłaty 5 rodzajów podatków klubowych. Nie wiem, czy ktoś dotrwał do końca. Wszystkiego tu nie wymieniam. Niektóre rzeczy upraszczam, bo żaden umysł tego nie przyjmie. Trzeba przyznać, że autorom udało się coś niezwykłego. Wymyślili najbardziej skomplikowane uproszczenie świata i to działające dokładnie jak rosyjska ruletka na sterydach. Zamiast magazynku z jednym pociskiem, u nas jest on pełen. A o kolejnych uproszczeniach w następnym odcinku, o czym myśli WWP.